Siemano ludziska, z tej strony Sprytny i witam was w kolejnym odcinku z gry FIFA 16 Ultimate Team, aplikacja Web App. To już ostatni odcinek z tego materiału, kolejna już z gry FIFA 16 bezpośrednio, platforma komputer. Mamy dwie paczki, dwie srebrne paczki podarunkowe za codzienne logowanie się właśnie w serwisie Web App. Ponadto 3,5 tysiąca monet do wykorzystania. Jeszcze nie wiem, na co je przeznaczę, bo ceny zawodników z BPL są naprawdę kosmiczne. Tak obecnie prezentuje się mój skład, który no ma być połączeniem hybrydy zarówno ligi portugalskiej, jak i angielskiej, ale tutaj po stronie angielskiej no mało zawodników z prostego względu. Taki jeden najtańszy środkowy obrońca to już koszt rzędu 1000 minimum końców z tempem około 30-40, także no nie opłaca się obecnie kupować tych zawodników. Myślę, że raz jak gra ruszy już na wszystkich platformach, to wtedy ceny zawodników automatycznie pójdą w dół, bo więcej osób będzie otwierało paczki. No ale już połowę składu, ponad połowę składu mamy uzupełnioną, brakuje nam tylko trzech zawodników: prawego pomocnika, prawego obrońcy i środkowego prawego obrońcy. Bramkarz Beto z Ligi BBVA trafił do naszego zespołu. Jeśli miałbym pokazywać wam ceny wszystkich tych zawodników, no to starałem się nie przekraczać oczywiście kwoty zaporowej, czyli 350 monet, i chyba mi się to udało z każdym z tych graczy zrobić, bo no, nikt z nich nie kosztował powyżej 350 końców. Także no, udało mi się zaoszczędzić na tych zawodnikach. Obecnie gdybym budował skład BPL dużo, dużo wcześniej, to myślę, że wydałbym na takiego podstawowego obrońcę, prawego napastnika czy też prawego pomocnika dużo mniej końców niż są warci teraz. No ale dobra, to jest mój drugi skład, także będę nim grał dopiero wtedy, kiedy będzie skompletowany. Bo jest jeszcze jeden, ten podstawowy, on również jest już ukończony. Widzieliście go już na odcinkach, ale teraz mogę wam się już pochwalić ukończonym w zupełności składem bundesligowym. Kupiłem Artomsa Rudnewsa i on chyba kosztował więcej niż 350 monet, tak jest, 500 końców. No ale jak na taką kartę, srebrną kartę, która wygląda naprawdę solidnie, to jest bardzo dobry zakup, tym bardziej, że jego wcześniejsza karta na rynku dostępna była za minimum 1000 końców, także udało mi się wyhaczyć taką okazję. Reszta zawodników to koszt 350 monet, bo starałem się nie przekraczać właśnie tej sumy. Również bramkarz z overallem 80 za 350 końców kupiony. Także to będzie mój początkowy skład, którym zacznę nową serię FIFA 16. Nie wiem jeszcze, jak ona się będzie nazywała, czy to będzie droga do chwały, czy też droga do pierwszej ligi, albo tak jak to miało miejsce kiedyś, od zera do bohatera, czyli zaczynamy z zerowym kontem, oczywiście z dorobkiem, który udało nam się wcześniej ustalić na Web Appie, a potem dążyć do zdobycia pierwszego miejsca w lidze pierwszej. Okej, skupmy się teraz na tych paczkach podarunkowych od EA. Tutaj nie mamy żadnych świecących się kart, ale mamy cztery karty, w tym prawdopodobnie jednego zawodnika. Zobaczmy, czy będzie to ktoś, kogo możemy sprzedać, albo jakieś ciekawe stroje. No, w pierwszej paczce niezbyt dobry zawodnik z Belgii. Lewy pomocnik ze słabym tempem, także no, wątpię, aby był cokolwiek warty, ale warto zawsze spróbować wystawić go chociaż za tą najniższą stawkę, czyli 200 końców. Lepiej mieć te 200 końców niż 50 czy też 100 za Quicksell. Resztę wysyłamy do klubu. I ostatnia paczka, którą otrzymaliśmy za zalogowanie się. No i tutaj już zdecydowanie lepiej. Mamy dwójkę zawodników. Ten z zaplecza prawdopodobnie angielskiej ekstraklasy Barbet, Francuz, dobre tempo, może być coś warty. No i Simone z Primera Division, czyli Ligi Argentyńskiej, również niezłe tempo. I to może być ciekawy zawodnik, który zaraz zresztą zobaczę, ile jest warty na rynku transferowym. 2,5 tysiąca końców dostałem dzisiaj za zalogowanie się, także no to już jest konkretna sumka. Nie wiem, czy losowo są rozdawane te upominki za codzienne logowanie się w aplikacji Web App. Pochwalcie się tym, co wam udało się zgarnąć. Ile końców macie już na start, czy tradowaliście, no i jakie macie składy. Czekam na wasze propozycje, również zmian, jakie ja mógłbym wprowadzić w swoich składach.
komentarzach. Screenshoty swoich składów również możecie mi podsyłać. Zobaczę, czym wy będziecie grać na początku tej gry, która już jutro, 24 września, ma swoją premierę w Polsce. No i wtedy ruszą oficjalnie serwery i będzie można już grać spokojnie w trybie Ultimate Team oraz draft. No i tutaj ciekawe, jak to będzie wyglądało na samym początku, bo sami wiecie, że 15 tysięcy końców kosztuje wstęp do drafta albo taki żeton, który trafić można w paczkach, i chyba każdy taki jeden żeton dostaje na starcie, aby móc spróbować swoich sił właśnie w drafcie. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie być na bieżąco, no to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!